Zmiennicy wchodzą i grają znakomicie. Kolejne spotkanie to pokazuje o sile naszej drużyny. Bardzo się cieszymy, że zwyciężyliśmy z Rosowią takim stosunkiem. Ten mecz był bardzo wyrównany, ale udało się zwyciężyć 3-0, 3 punkty dla nas, z czego więcej chcieć. Cieszy na pewno zwycięstwo. No mamy różne problemy natury zdrowotnej u kilku zawodników, natomiast paradoksalnie myślę, że gramy nawet lepiej niż czasami w pełnym zestawieniu, dlatego wydaje mi się, że wykorzystujemy swoje najlepsze atuty, jakie mamy i można powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie zagraliśmy bardzo dobrze. No sam wynik 3-0 świadczy o tym, że no, byliśmy zespołem lepszym. Widząc publiczność, która jest na sali w Rzeszowie, jak Bohatów przyjeżdża i odwrotnie, to świadczy o tym, że nie tylko siatkarze czekają na te spotkania, ale również kibice. Tylko się cieszyć, oby takich drużyn w Polsce było jak najwięcej i takich spotkań. Cieszymy się, cały mecz niby kontrolowaliśmy przebieg zdarzeń, ale widać, że w każdym secie Rosowia nie spuszczała z tonu i próbowała nas gonić. Na pewno łatwiej się gra, gdy od początku ustawia się seta i prowadzi się kilkoma punktami, ale widać, że przeciwnicy byli groźnymi rywalami dzisiaj i naprawdę trzeba było utrzymać koncentrację. Faktycznie pierwszy raz zwyciężyliśmy, w cudzysłowie oczywiście, z rywalem z Wielkiej Czwórki. Dla nas nie ma znaczenia, najważniejsze są play-offy. I kolejna rzecz, jakby ktoś prześledził te nasze porażki, to drużyny przeciwne oczywiście grały bardzo dobrze i tak dalej, ale to my wyciągnęliśmy rękę do przeciwnika i dlatego przegrywaliśmy te spotkania w Rzeszowie, chociażby z Zaksem u siebie, ale trudno, i takie trzeba mecze przegrać i najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski z tego. No, bardzo się cieszymy, że udało się odrobić. Myślę, że to rzeczywiście mogło być kluczowe dla całego spotkania i jesteśmy zadowoleni z tego, że zrewanżowaliśmy im się za pierwszą rundę. W tym pierwszym secie niestety pozwoliliśmy Resowi wrócić do gry i to jest nasz problem, bo takie zdarzenie też miało miejsce w Jastrzębiu, gdzie prowadziliśmy bardzo wysoko w drugim secie i przez to, że Jastrzębie wróciło do gry w tym drugim secie, bo mogliśmy wygrać tego seta 13, przegraliśmy to spotkanie, więc na to musimy być cały czas czujni. Jedziemy do Turcji. Mecz, można powiedzieć, tak naprawdę o nic. Pierwsze miejsce zapewnione, dlatego myślę, że to będzie mecz, w którym będą też mogli pograć inni zawodnicy, ci, którzy spędzili mniej czasu dotychczas na boisku. No natomiast, no, obojętnie jakby nie było, w jakim zestawieniu byśmy nie grali, na pewno będziemy chcieli wygrać. Jedziemy do Turcji już z pierwszym miejscem. To jest taka wisienka na torcie dla nas, ale myślę, że w tym spotkaniu już będziemy bardziej się skupiali na tym losowaniu play-offów. Oczywiście będziemy chcieli je wygrać. Nie wiemy, jakim składem wystąpimy. Tutaj wszystko zależy od trenerów.